Wtorek, 24 dzień października, Anna Wakawitam i zapraszam na Silesia Flash. Makabryczne odkrycie w Bieruniu. W mieszkaniu znaleziono zwłoki rodzeństwa. Dwa ciała, 36-letniej kobiety i 23-letniego mężczyzny, nie miały żadnych widocznych obrażeń. Kilka dni temu w Tychach również znaleziono zwłoki kobiety i mężczyzny. Postępowania w obu tych sprawach prowadzi prokuratura rejonowa w Tychach. Fatima Orlińska. Według prokuratury rejonowej w Tychach nie ma podstaw, by te dwie sprawy ze sobą łączyć. W przypadku ciał odnalezionych w Bieruniu materiał dowodowy pozwala mówić o targnięciu się na własne życie dwójki rodzeństwa. Doszło tutaj do samobójstwa, jednak wszelkie okoliczności tej sprawy zostaną wyjaśnione. W dniu jutrzejszym odbędzie się sekcja zwłok. W tej sprawie również zlecono badania toksykologiczne, albowiem podejrzewamy, iż do zgonów doszło w wyniku przedawkowania produktu żywnościowego, który spożyty w nadmiarze może doprowadzić do zgonu człowieka. Dwa dni wcześniej, 19 października, również dwa ciała znaleziono w Tychach. Tam sprawa wydaje się być bardziej skomplikowana, ponieważ dalsze śledztwo uzależnione jest od wyników zleconych przez prokuraturę dodatkowych badań. Tutaj prowadzimy postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci tych dwóch osób, których ciała zostały ujawnione. I tutaj w dniu dzisiejszym odbyła się sekcja zwłok, której wstępne wyniki wskazują, iż doszło tutaj do śmierci tak zwanej nagłej i brak jest możliwości określenia jednoznacznej przyczyny bez przeprowadzenia badań toksykologicznych, które oczywiście zostały zlecone i będziemy czekać na ekspertyzę w tym zakresie. W tej sprawie w przypadku samego zgonu wstępnie wykluczono bezpośredni udział osób trzecich. Służby otrzymały zawiadomienie od osoby, która nie mogła dostać się do mieszkania w budynku wielorodzinnym. W ramach tego postępowania badany jest również wątek posiadania szkodliwych lub nielegalnych substancji i ich pochodzenia. Na miejsce udali się funkcjonariusze straży pożarnej, którzy otworzyli to mieszkanie, oraz policjanci, którzy w środku ujawnili bez zewnętrznych obrażeń ciała dwóch osób, 23-letniej kobiety oraz 21-letniego mężczyzny. Postępowanie, które ma na celu wyjaśnienie przyczyn i okoliczności tej tragedii, są przedmiotem postępowania prowadzonego przez tyskich policjantów pod nadzorem prokuratury rejonowej w Tychach. Jak przekazała prokuratura, podczas oględzin w mieszkaniu zabezpieczono niewiadomego pochodzenia leki i substancje, które zostaną poddane badaniom. Potem zostaną porównane z wynikami badań toksykologicznych ofiar. Parkowanie na nowo w Katowicach już od 1 grudnia. Miasto tworzy dwie strefy płatnego parkowania, niebieską i zieloną. Ta pierwsza dotyczy ścisłego centrum Katowic i parkowanie w niej będzie droższe niż w zielonej, którą wyznaczają m.in. ulice Misjonarzy Oblatów i Aleja Górnośląska. O zmianach dla kierowców Paweł Jędrusik. W strefie niebieskiej 3 zł za postój do pół godziny, a w strefie zielonej 2 zł. Tyle będzie kosztowało parkowanie w Katowicach od grudnia. I jak zwykle w takich kwestiach zdania są podzielone. Jest to na pewno jakiś sposób na tych kierowców, którzy zajmują miejsca dla mieszkańców osiedla. A dużo osób parkuje tutaj na przykład niezgodnie z przepisami? Zdarzają się. No cóż, no taki sposób mają. No uznaję, że to jest dość przesada, bo już tak jest bardzo mało miejsc. Na bezpłatnych, płatnych i tak jest bardzo mało, a zwiększenie opłat płatnych też dla studentów, którzy dojeżdżają do Katowic, jest dość ciężkie. Ale za wprowadzeniem płatnych stref przemawia m.in. problem z parkowaniem dla samych mieszkańców. Bardzo ciasno. Wydaje mi się, że powinno być tak, żeby ograniczyć parkowanie przy takich wąskich drogach. Wprowadzenie opłat ma zapobiec sytuacjom, gdy ktoś spoza Katowic przyjeżdża na przykład do pracy i zostawia samochód na cały dzień. Dzięki temu w mieście będzie łatwiej o miejsce parkingowe, bo będzie większa rotacja, a sami mieszkańcy będą mogli skorzystać z tanich abonamentów. Miesięcznie dla strefy B to jest 10 zł, dla strefy A to jest 20 zł. Jeżeli przyłożymy do tego, jakie są stawki za parkowanie za godzinę, no to tak na dobrą sprawę kwestia opłacenia takiego abonamentu kwartalnie to jest i tak niższa kwota niż za całodzienne parkowanie, jeżeli takiego abonamentu nie mamy. I o ile dla wielu mieszkańców Katowic wprowadzenie tych zmian jest potrzebne, to nie brakuje głosów, że nie wszystkie z nich są do końca przemyślane. Oczywiście rozszerzenie strefy płatnego parkowania to krok w dobrym kierunku, bo Katowice są rozjeżdżone przez samochody, panuje tutaj choroba zwana samochodową, natomiast sposób przygotowania miejsc parkingowych i przestrzeni publicznej do tego rozszerzenia jest karygodny. Samochody są wpychane
zamieniane na chodnik, ulice dwukierunkowe zamieniane w jednokierunkowe, miejsca parkingowe powstają pod wiaduktami. Chodzi o to, żeby zachować ich jak najwięcej, ale z drugiej strony nie patrzy się na przykład na pieszych, którzy teraz będą się musieli przeciskać pomiędzy samochodami a kamienicami. Gdy zmiany wejdą w życie, podczas płatności nie trzeba będzie już zostawiać za szybą potwierdzenia. Te informacje będą znajdowały się w systemie. W nocy z soboty na niedzielę zmienimy czas z letniego na zimowy. Zegarki zostaną przestawione z godziny 3 na 2. Mimo że ma to obniżyć koszty związane z energią, wpłynie to także na funkcjonowanie nocnych połączeń. 13 składów PKP Intercity zatrzyma się na godzinny postój na najbliższej stacji, aby dotrzeć do celu zgodnie z rozkładem. Dotyczy to także pociągów przejeżdżających przez Śląski i warto o tym pamiętać. Magda Sincewicz. Zmiana czasu przeprowadzana jest na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 2022 roku i choć kilka lat wcześniej, w 2019 roku, wydawało się, że nie będzie już kolejnej zmiany, to okazało się, że nie ma zgody wśród krajów unijnych, przy którym czasie powinniśmy zostać. Niektórzy nie mają jednak problemu z decyzją. Lepiej, żeby nie było zmian czasu, żeby wdrożyć już tą dyrektywę unijną i nie zmieniać czasu, żeby był jeden czas dla wszystkich. Tylko wiem, że niestety wszyscy z nadmorza Śródziemnego niestety nie podzielają tego, także w Unii będzie dość ciężko zrobić taką jakąś woltę. Zdaje się, że ciężko będzie także tym, którzy w najbliższy weekend planują wybrać się w podróż nocnym pociągiem. Niektóre z nich staną na godzinę. Przewoźnik zapewnia jednak, że pasażerowie nie pozostaną bez wsparcia. Na wszelkie pytania podróżnych dotyczące kursowania pociągów PKP Intercity odpowiadać będą konsultanci infolinii pod numerem telefonu 22 391 97 57. Infolinia PKP Intercity czynna jest przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Informacjami służyć będą także drużyny konduktorskie pracujące tej nocy. Sytuacja dotyczyć będzie 13 składów, także tych przejeżdżających przez nasz region, takich jak TLK Karkonosze czy TLK Karpaty, które przystaną na godzinę na stacji w Gliwicach i Częstochowie. Podróżni mówią jednym głosem. Czasami ludzie myślą, że nam przykład tam u mnie na 12.24, a będzie tam na 13 albo coś, to na 100% trzeba jakoś wcześniej ludziom to powiedzieć. Żeby to jakoś ludziom konkretnie powiedzieć, że na przykład jak jest pociąg o 3.20, to będzie o 2.20, bo pewnie to będzie jakoś poprzesuwane, no jakieś mądre głowy nad tym siedzą, nie? Całe to poprzesuwanie funkcjonuje od wielu, wielu lat, choć pewnie nie każdy z nas wie, jakie były tego początki. My zwykliśmy operować w potocznej mowie takimi powiedzeniami jak czas letni, czas zimowy. A tak naprawdę jest tylko czas letni. Czas zimowy jest czasem normalnym, który przez wieki u nas funkcjonował. Czas letni wprowadzono tak naprawdę w czasie I wojny światowej. Zrobili to Niemcy. Chodziło o to, żeby oszczędzać elektryczność, żeby wydłużyć ten czas, kiedy można pracować przy świetle słonecznym. No tak, ale teraz pracujemy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc powoli traci to rację bytu. Wygląda na to, że komplikacje wynikające ze zmiany czasu, to, że pociągi muszą czekać godzinę, że trzeba zmieniać rozkłady jazdy i to, że śpimy godzinę dłużej lub krócej, powoduje, że korzyści jest znacznie mniej niż wad. Może w przyszłości stanie się tak, że w sposób naturalny wrócimy do jednego czasu, który był z nami od tysięcy lat. Senność, brak energii, ciągłe zmęczenie i przygnębienie to objawy chandry. Któż z nas jej nie zna? Pojawia się wraz z nadejściem jesieni, gdy za oknem zimno, wiecznie i ciemno. Gdy jednak nasze samopoczucie utrzymuje się tak przez dłuższy czas, to znak, aby skonsultować się ze specjalistą. Magda Sincewicz. Pojawia się najczęściej o tej porze, na przełomie października i listopada. Wraz ze zmianą pogody nasila się też zmienność naszego nastroju. Trzeba wstawać rano, jest zimno, jest nieprzyjemnie, jest ciemno, jest po prostu jesiennie. To jest dosłownie definicja jesiennej chandry. W naszym organizmie zachodzą dwa procesy. Z jednej strony następuje spadek wydzielania serotoniny, czyli hormonu szczęścia, a z drugiej wzrost melatoniny, czyli coraz bardziej chce nam się spać, czujemy zmęczenie i przygnębienie. Ważne, by mieć pod kontrolą to, co się z nami dzieje. Jeśli zauważamy, że aktualnie odczuwamy tak zwaną chandrę, ale czuliśmy ją w podobnym okresie również rok temu lub dwa lata temu, tutaj takim kryterium diagnostycznym zazwyczaj są 3 lata, to wtedy na pewno warto udać się do lekarza psychiatry, żeby to skonsultować, żeby po prostu być dobrze zaopiekowanym w kontekście ewentualnej depresji.
choroby, do której niekoniecznie musi dojść, jeśli zareagujemy w odpowiednim czasie, podobnie jak w przypadku jesiennego spadku formy, któremu możemy zapobiec. Trzeba sobie jakoś radzić, no i się pocieszać, że będzie jutro lepiej i lepsza pogoda i będzie wszystko dobrze. Gdy w tym czasie zmienia się nasz biologiczny rytm funkcjonowania, najlepszą metodą na radzenie sobie z chandrą jest wyjście jej naprzeciw. Szukajmy zatem miejsc, gdzie możemy wyjść na spacer, spojrzeć w słońce, odprężyć się. Cieszyć się wszystkim, co jest koło mnie. Musi być deszcz, musi być wiatr. To wszystko jest normalne. Dlaczego mam akurat na to psioczyć? Przecież i tak nadejdzie wiosna. 15 listopada w katowickim Spodku będzie miała miejsce prapremiera spektaklu muzycznego Maryja, wpisująca się w przygotowania do obchodów stulecia archidiecezji katowickiej. W imponującym widowisku weźmie udział ponad 300 wykonawców. Fatima Orlińska. Tańcz, Maryjo, tańcz, Bóg kiedyś wytańczył świat. Jak zapowiadają organizatorzy, to będzie widowisko wyjątkowe w skali kraju, a nawet Europy. Tradycja wiary, wynikający z niej kult Maryi i obrzędy regionu śląskiego połączone z nowoczesnym przekazem wzbogaconym o multimedia spotkają się na jednej dużej scenie, by historię Matki Bożej opowiedzieć na nowo. Autorska choreografia, specjalnie skomponowana muzyka filmowa, a to wszystko zebrane w całość przez blisko 360-osobową grupę profesjonalistów i pasjonatów z każdej dziedziny sztuki. Z jednej strony chcemy pokazać tą historię Maryi, że ona nie jest taką historią gdzieś tam zamkniętą w jakiejś świętej księdze, tylko że to jest historia żywa, która może nam też coś powiedzieć dzisiaj. W związku z tym właśnie to młode pokolenie, które również w tym bierze udział, ale które też będzie na widowni, może z tego skorzystać. Stąd też i forma muzyczna, i forma taneczna, ale też teksty, które Mariusz świetnie napisał, one właśnie odnoszą się do współczesności. Czyli to nie jest taki przekaz biblijny jeden do jednego. Często najbardziej mnie denerwuje to, że ktoś ma jeden pomysł, nie? I ktoś mówi tak, a teraz będziemy się modlić tylko tak, a teraz będziemy, tylko ta modlitwa jest w porządku, a jak my nie będziemy podnosić rąk i nie modlić się w Duchu Świętym, no to pewnie ta modlitwa twoja jest gorsza czy słabsza. Im dłużej żyję, tym bardziej mam takie poczucie, że świat to jest ogród, że to, co dostaliśmy w ręce, to jest bogactwo. I myślę, że jak się tak podejdzie do tego tematu, a tak właśnie podchodzimy do tego tematu, że my nie chcemy faworyzować, czy godzinki gorsze od różańca, może różaniec lepszy od, no nie wiem, formy tam oratoryjno-symfonicznej, która jest o Maryi. To wszystko będzie w tym przedstawieniu. Osoby, które kochają jazz, które kochają muzykę klasyczną, też znajdą coś muzycznie dla siebie, bo mamy duży aparat muzyczny. To jest zachwycające, 178 muzyków, muzyka symfoniczna, chóry potężne, soliści świetnie śpiewający, więc nawet jeśli ktoś, nie wiem, woli ten styl muzyczny bardziej niż inny, to myślę, że doceni przez samą jakby warstwę wykonawczą tych profesjonalistów, którzy no, dają nowe życie tej muzyce. Całość dopełni choreografia stworzona przez Henryka Konwińskiego dla m.in. tancerzy baletu Opery Śląskiej w Bytomiu. Fabuła widowiska muzycznego inspirowana jest zapisami biblijnymi, w której, jak zapowiadają realizatorzy, odnajdą się nawet ci, którym z wiarą nie jest po drodze. Stwarza świat na nowo. Stwarza świat na nowo. Taki był wtorek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.